na terenie powiatu tureckiego to są 24 osoby zarażone. 7 osób, proszę mnie poprawić. 28 już, tak? Czyli to są te 4, czyli pani dyrektor, to są 4 osoby, które musimy dodać. 7 osób tak zwanych uzdrowieńców, tak? Ozdrowieńców. I jeden stąd. Czyli no chyba pani dyrektor... Jeśli chodzi o osoby dodatnie, które są z tego ogniska, to tych osób jest 10. W tej chwili oczywiście one no, z automatu są izolowane, tak, większość w izolacji domowej, bo tak wygląda to na terenie Wielkopolski, że ci dodatni, którzy mają warunki i są z lekkimi objawami, bo większość osób, i to trzeba mocno zaakcentować, przychodzi koronawirusa z objawami lekkimi, tak, i stąd są w izolacji domowej. Ci, którzy do tej izolacji się nie kwalifikują, to po to mamy właśnie utworzone szpitale czy izolatoria, w których mogą się znaleźć. To jest po pierwsze, ja chcę tylko jeszcze powiedzieć jedną liczbę dość istotną, ponieważ no, bijemy rekordy tutaj z panem pułkownikiem i z panią dyrektor. Dziś zostało wymazanych już 950 osób, szanowni państwo. To są rekordy. Rozpoczynaliśmy drive-thru w Krotoszynie, gdzie dziennie wymazywaliśmy osób 50-60. Doszliśmy do takiej sytuacji, że oto dzisiaj już 950 osób, a na tym nie koniec. Pan pułkownik dał zadanie, rozkaz, tak, wszystkie osoby do końca tygodnia, 2800 osób wymazanych i to po prostu działa. Jeżeli otrzymałem informację o dodatnim wyniku, pierwszym dodatnim wyniku pracownika SanGarden, pierwsze co zrobiłem, to wykonałem właśnie telefon do pana wojewody. Błyskawiczna reakcja pana wojewody, za to serdecznie dziękuję. Następne rozmowy to były z panem pułkownikiem i dlatego w przeciągu praktycznie kilkunastu godzin powstało tak zwane miasteczko Wymazowo. Jesteśmy przygotowani, mamy spokojnie na to, że będzie kilka tysięcy osób, mamy tyle testów, mamy tyle laboratoriów, że są w stanie na bieżąco te testy wykonywać. I tutaj też od razu chcę powiedzieć, jak mamy tak wielu dziennikarzy i tak zacne grono, że na wyniki czekamy już teraz kilka godzin do 24 godzin, natomiast niekiedy jest tak i mieszkańcy mogą się tym jakby niepokoić i to podnosić, ale żebyście Państwo też wiedzieli, że czekają na wynik w systemie. Natomiast jeśli my mamy rozważyć, co jest dla nas ważniejsze, czy wykonywanie testu, czy wpisanie wyniku, to oczywiście, że wykonywanie testu, bo robią to diagności i diagności też te wyniki wpisują. Tam, gdzie są osoby dodatnie, są wpisywane od razu. Jak do mnie ktoś czasami dzwoni albo pisze poprzez media społecznościowe, że czeka drugi czy trzeci dzień na wynik, to jak mówię, że jak już trzeci dzień czeka, to na pewno jest ujemny, tak? Bo po prostu nie zdążył ktoś tego wpisać do bazy, a dla nas priorytetem jest to, aby te testy wykonywać na bieżąco, a nie tracić czas i energię, jeśli mowa o diagnostach, specjalistach, żeby te wyniki do bazy wpisywać. Więc tutaj też chcę to powiedzieć, ale naprawdę działa to bardzo sprawnie i za to ogromne podziękowania dla pani dyrektor, która jest w pełnej gotowości 24 godziny na dobę. Zachęcamy tych, którzy czują pewien niepokój i objawy, bo drive-thru i test and go nie są tak dla, prawda, wszystkich, którzy chcieliby to zrobić, bo nie jesteśmy w stanie, tak jak pan starosta zauważył, wymazać. Zresztą nie o to chodzi, nie na tym to polega. Wszystkie osoby z powiatu, tylko te, które czują pewien niepokój i objawy, mogą się zapisywać i od już w przyszłym tygodniu też zostajemy po to dłużej, żeby ten wymaz miały pobrany, żeby uspokoić
ewentualne tutaj niepokoje, tak? Tak jak byliśmy na północy Wielkopolski, wymazaliśmy mnóstwo osób, okazało się, że tam faktycznie potwierdziło nam się, że nie ma osób dodatnich z tego drive-thru z północy.